Obejrzyj film do końca i odkryj, że twoi aniołowie stróże przekazują istotną wiadomość dotyczącą kogoś z twojej przeszłości. Ta osoba manipulowała twoimi emocjami i teraz ponosi konsekwencje swoich działań. Anioły twierdzą, że twój życiowy szlak był naznaczony trudnymi próbami. W przeciwieństwie do innych ludzi, doświadczyłeś również głębokiego smutku, a pewna osoba szczególnie wyróżnia się w twoich wspomnieniach. Ta osoba bawiła się twoimi uczuciami w przeszłości. Teraz, dzięki sprawiedliwości boskiej, przeżywa ona ciężar bólu, który sama wywołała. Ważne jest podkreślenie, że ta osoba, która bawiła się twoimi uczuciami, teraz doświadcza karmicznych konsekwencji wynikających z jej egoizmu. Odrzuciła relację z tobą, pozostawiając cię zranionym. Miłość, którą jej ofiarowałeś, była dla niej przytłaczająca, ponieważ dojrzałość nie pozwalała jej zrozumieć jej głębokości i intensywności. Świeciłeś w jej życiu jak słońca, będąc jej pierwszą myślą rano i ostatnią wieczorem. Osoba, która może być z tobą niezadowolona, jest niesamowita i posiada złote serce. Być może nie widzisz siebie jako doskonałego, ale dla tej osoby byłeś dokładnie taki. Twoja hojność i dobroć sprawiały, że byli zakłopotani, ponieważ czuli, że nie zasługują na kogoś takiego jak ty. Wina i niepewność spowodowały rozstanie między wami, ale żadne przeprosiny, jakie mogą zaoferować, nie usprawiedliwiają cierpienia, które wywołali. Teraz rozważają swoje działania i żałują smutku, jaki przynieśli do twojego życia. Choć nie mogą zmienić przeszłości, mają nadzieję pozytywnie wpłynąć na przyszłość od tego momentu. Walcząc z ciężarem swoich przeszłych działań, stają w obliczu samotności. Ciążący ich wyrzut sumienia dręczy ich, wywołując ból, jaki zadali. Bawili się twoimi emocjami, nadużywali twojej życzliwości i ignorowali twoją lojalność. Wszystko napędzane egoizmem. Teraz zbierają owoce swoich działań. Osoba, która kiedyś niefrasobliwie bawiła się twoimi emocjami, teraz szuka twojego przebaczenia. Jej umysł jest dręczony myślami, a gdyby nie manipulowali swoimi szczerymi emocjami dla własnej korzyści. Gdyby tylko docenili twoje wsparcie i bezwarunkową miłość. Ciężar tych żalów jest przytłaczający. Pragną przebaczenia, chcą przeprosić i wyrazić głęboki żal za swoje przeszłe czyny. Chcą, abyś wiedział, że żałują i że również cierpią. Nie chodzi o unikanie konsekwencji, ale o uznawanie bólu, jaki wywołali, i wyrażanie prawdziwego żalu. Teraz zaczynają rozumieć głębokość rany, którą spowodowali, a pragnienie przebaczenia rośnie z dnia na dzień. Przypominają sobie chwile, w których lekceważyli twoją miłość, starając się plamić twoją reputację. Bawili się twoim sercem, jakby było zabawką, ignorując twoje uczucia. Teraz dogania ich karma. Ich działania pogrążyły ich w kącie żalu, skruchy i samotności. Są zmuszeni do refleksji nad swoimi działaniami. Wiedzą, że nie mogą cofnąć się i naprawić swoich błędów. Przeszłość nie może być zmieniona, ale życzyliby sobie kształtować przyszłość inaczej. Marzą o przyszłości, w której mogliby się zbuntować, szczerze przeprosić i wyrazić żal za swoje przeszłe błędy. Marzą o przyszłości, w której miałbyś w swoim sercu zdolność do przebaczenia. Dążą do przyszłości, w której mogliby udowodnić, że nauczyli się i wyrośli na swoich błędach, stając się godnymi twojego przyjaźni. W tej wizji przyszłości wyobrażają sobie odbudowę spalonych mostów,
pokazując, że się zmienili i ewoluowali. Marzą o okazji, by wynagrodzić ból, który spowodowali, zastępując smutek radością. Jednak to, co się stanie, jest w pełni w Twoich rękach. Twoi stróże aniołowi przedstawili Ci tę wizję, aby pomóc Ci podjąć przemyślaną decyzję. Chodzi tu nie o pośpiech z przebaczeniem ani o pielęgnowanie urazy, ale o wewnętrzną harmonię i duszę. Refleksję nad przeszłymi czynami i ocenę, czy ich skrucha jest autentyczna i godna przebaczenia. Pamiętaj, że masz kontrolę, nie oni. Jeśli poproszą o przebaczenie, ważne jest, aby zrozumieć, że nie powinno to zakłócać Twojego spokoju. Od ich odejścia zbudowałeś życie pełne szczęścia i satysfakcji. Ich przeszłe i przyszłe czyny nie mają mocy, aby zachwiać spokojem, który znalazłeś. Dzieje się tak dlatego, że nie jesteś już tą samą osobą, co w momencie ich odejścia. Stałeś się bardziej wytrwały, silny i mądry. Nauczyłeś się bardziej kochać i szanować siebie, zrozumieć, czego zasługujesz. Nauczyłeś się szukać szczęścia w swoich własnych warunkach, otaczać się pozytywnością i dobrocią w otoczeniu ludzi, którzy cenią Cię za to, kim jesteś. Jeśli próbują wrócić, nie musisz zmieniać siebie. Twoje życie jest Twoje, niezależnie od nich i tak pozostanie, niezależnie od ich skruchy czy przeprosin. Nie mogą zachwiać stabilnością, którą zbudowałeś, chyba że im na to pozwolisz. Jeśli zdecydujesz się pozwolić im wrócić, to również nie ma znaczenia. Masz prawo przyjąć przeprosiny, przebaczyć lub zdecydować o odbudowaniu relacji, jeśli to naprawdę jest Twój wybór. Decyzja należy do Ciebie i powinna opierać się na Twoim spokoju, szczęściu i przyszłości. Bez względu na wynik pamiętaj, że masz moc. Kontrola nad Twoim życiem i losem leży w Twoich rękach, a nie w ich rękach. Szczerze wyrażone żale, dążenie do odkupienia, pragnienie przebaczenia, wszystko to jest drugorzędne wobec Twojego dobrostanu i pokoju. Jesteś chroniony przez wszechświat, otoczony przez ludzi, którzy Cię kochają i szanują. Jesteś silny i zdolny, zasługujący tylko na najlepsze. Twoje życie pełne jest możliwości i nowych początków i masz siłę podejmowania decyzji, które służą Twojemu wyższemu dobru. Czy będą częścią tego zależy tylko od Ciebie. Więc odetchnij głęboko, wiedząc, że niezależnie od tego, co się wydarzy, masz kontrolę i wybierzesz najlepszą decyzję dla siebie. Kończę modlitwą za Ciebie. Panie, niech Twoje boskie prowadzenie nadal oświetla ścieżkę w tej nowej fazie życia. Daj tej osobie mądrość i jasność w podejmowaniu decyzji, które przyniosą spokój, szczęście i spełnienie. Chroń ją przed negatywnymi wpływami i prowadź do okazji, które pozwolą jej pełnić się w pełni. Niech jej serce pozostanie otwarte na miłość, uzdrowienie i akceptację samej siebie. Amen. Jeśli ta wiadomość skłoniła Cię do refleksji i zainspirowała, aby zrozumieć, że Bóg jest Twoim najlepszym przyjacielem i ojcem, kimś, kto naprawdę się troszczy, proszę, podziel się tym uczuciem wdzięczności z jak największą liczbą osób. Ten film i kanał zostały stworzone, aby dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących słów zachęty i motywacji. Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, aby nadal otrzymywać budujące przesłania. Wpisz 555, jeśli zobowiązujesz się do wykonania tego dobrego uczynku. Trzymaj się z Bogiem do następnego momentu modlitwy, pokoju i wiary. Amen.